krainie życia będę widział Boga. Miłuję Pana, bowiem usłyszał głos mego błagania, bo skłonił ku mnie swe ucho w dniu, w którym wołałem. W krainie życia będę widział Boga. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta otchłani, ogarnął mnie strach i udręka, ale wezwałem imienia Pana. Panie, ratuj moje życie. W krainie życia będę widział Boga. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca. Byłem w niedoli, a on mnie wybawi. W krainie życia będę widział Boga. Wróć duszo moja do swego spokoju, bo Pan dobroci wyświadczy. Uchronił bowiem moją duszę od śmierci. Będę chodził w obecności Pana, w krainie żyjący. W krainie życia będę widział Boga. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Matko Najświętsza, do serca Twego wieczę boleści wskoś przeszywego. O Matko wszyscy z jękiem zemznami, ludzie czuwaszy,
Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Piotra. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej ojczyzny, módlmy się tak, jak nas nauczył Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twego sługę Piotra. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach z raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś, proch się obrócisz, lecz Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie chwale. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przed o orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. W intencji świętej pamięci Piotra, w intencji bliskich naszych zmarłych, Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało, mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, byśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
za życie świętej pamięci Piotra. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Zawsze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny tworzy się przestrasza, na cud Jonasza. Alleluja. Naród niewierny tworzy się przestrasza, na cud Jonasza. Alleluja. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza. Anioł wstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został. Pan z martwych powstał. Alleluja. Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został. Pan z martwych powstał. Alleluja. Ustąpcie od nas tmu truski i troskwane, gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale. Ojcu swojemu już uczynił zadość, na mnie się radość. Alleluja. Ojcu swojemu już uczynił zadość, na mnie się radość. Alleluja. Daj na to. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.